Oglądacie Dzień Dobry TVN. Super, że jesteście z nami. Według standardów WHO na 100 tysięcy dzieci powinno przypadać minimum 10 psychiatrów. A jak to wygląda w Polsce? Na 100 tysięcy dzieci 5 i to i tak zatrudnionych nieregularnie. Do tego 8 miesięcy czeka się na przyjęcie do szpitala, a prawie 3 lata, jak mówi tutaj pani doktor, czeka się na wizytę na przykład u psychiatry czy psychologa. Dlatego Fundacja TVN w porozumieniu z Centrum Zdrowia Dziecka podjęła decyzję o budowie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i co roku znajdą tu pomoc tysiące młodych osób, a z nami 3 niezwykłe panie zaangażowane w ten projekt. Do tego 3 panie Katarzyny. Kasia Chieli, Managing Director Warner Bros. Discovery i CEO TVN oraz przewodnicząca Rady Fundacji TVN. Dzień dobry. Kasia Kolenda-Zaleska, dziennikarka oraz prezes Fundacji TVN oraz dr Katarzyna Rogala, kierownik Ośrodka Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Centrum Zdrowia Dziecka. Dzień dobry. Dzisiaj wmurowanie kamienia węgielnego, a kiedy wejdzie pierwszy pacjent do nowego centrum? Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to już w przyszłym roku, bo naprawdę idziemy jak burza. Od decyzji o budowie centrum do pierwszego pacjenta upłyną zaledwie 2-3 lata, ale oczywiście wszystko zależy od sytuacji także tej, która jest wokół nas, ale liczymy na to, że już w przyszłym roku będzie można przyjąć pacjenta. Jak dzisiaj wygląda plac budowy? Wygląda wspaniale. Zapraszam wszystkich, żeby zobaczyli, jak to wygląda, bo to już jest naprawdę, to już nawet nie jest, to jest plac budowy, ale to już jest budynek, to już stoi, prawda? No tak, więc zmienia się z dnia na dzień, jest zaskakująco szybko występuje. Dlaczego psychiatria? Dlaczego właśnie tym temat zajęła się fundacja? Fundacja obchodzi swoje 20-lecie. To 20-lecie przypadło w zeszłym roku, fundacyjne 20-lecie, ale myśmy się, jeszcze muszę powiedzieć, w okresie przedpandemicznym zastanawiali, co na to 20-lecie, jak to 20-lecie uczcić, co zrobić. I już wtedy ten problem właśnie psychiatrii dziecięcej pojawił się jako taka paląca rzecz dla nas wszystkich. No wiemy, co się stało po pandemii. To się zrobił problem tylko większy, nie mniejszy. Ogromny problem. Sami myślę, że wielu z nas zna dzieci, albo ma kontakt z dziećmi, które naprawdę mają wielkie problemy. I rodzice, i te dzieci czekają na tego typu ośrodki. Nawet wzrósł poziom samobójstw u młodszych dzieci. Rośnie poziom samobójstw. Jest to naprawdę przerażające. I myślę, że tutaj to włączenie się, dlatego chcieliśmy się włączyć, problem, który jest palący. A fundacja dzieciom pomaga od zawsze, od początku, więc dodatkowo bardzo się to wpisuje jakby w tą rolę fundacji. A jeszcze teraz wojna te wszystkie problemy zwielokrotniła, bo także nasze dzieci, choć nie bezpośrednio uczestniczą w tej wojnie, czy są jej ofiarami, to jednak one to wszystko odczuwają, oglądają telewizję, wszystko widzą. Dzieciom, których się mówiło, że nigdy wojny nie będzie i to był taki straszak naprawdę i nagle to dotyka nas tak blisko, więc to jest też bardzo, bardzo lękotwórcze. Pani doktor, no właśnie, pandemia, kryzys, wojna. Jaka jest sytuacja z naszymi dziećmi? Jakie są statystyki? Znaczy, no zdecydowanie coraz więcej dzieci i młodzieży wymaga opieki psychiatrycznej. No, myślę, że różne czynniki wpływają, ale faktycznie pandemia, a w zasadzie okres izolacji, to był ogromny wzrost wtedy zaburzeń depresyjnych i lękowych. Dzieci po prostu nie były w stanie wrócić do szkół, szczególnie takie dzieci 7 klasa, które właśnie w okresie dojrzewania zostały jakby zamknięte w domach. W tej chwili obecna 1 klasa liceum, naprawdę to są dzieci z ogromnymi problemami, szczególnie lękowymi, a z kolei małe dzieci, to tutaj wpływ wojny też jest znaczący. Ile czeka się na przyjęcie? Na przykład do poradni? U mnie do poradni, pierwszy pacjent, który pierwszy raz się tam ma pojawić na diagnostykę, to mam zapisy na 25 rok. 25 rok? Tak. Brzmi jak science fiction. A co do tego czasu? Co się będzie działo z takim dzieckiem? No myślę, że rodzice szukają też pomocy prywatnie, wśród lekarzy, których też jest niewielu, niestety. No ale w sytuacjach krytycznych dziecko wymaga jednak opieki całodobowej, oddziału całodobowego, a takich oddziałów w Polsce jest bardzo mało. One są też redukowane. Warunki w tych będzie program psychiatrii. To też może zaraz powiem, natomiast faktycznie często też warunki w tych oddziałach są dość trudne. Na szczęście jest taka reforma teraz i jakby ta psychiatria środowiskowa, duże nadzieje są z nią związane i myślę, że faktycznie to jest dobry kierunek, bo to zabezpieczy część dzieci. Natomiast jest taka grupa dzieci, u której, która się nie obejdzie bez opieki całodobowej, czyli oddziału psychiatrycznego zamkniętego. Pani Kasiu, czy to będzie takie pierwsze miejsce w ogóle w Polsce?
Na pewno jest to ośrodek referencyjny, czyli jest to ośrodek, który ma być ośrodkiem najnowocześniejszym i który ma służyć temu, żeby tam dzieci z całej Polski przyjeżdżały i mogły się leczyć, zarówno w takim właśnie leczeniu szpitalnym, bo będą łóżka szpitalne, jak i w leczeniu takim dziennym, że będą przychodzić na, po prostu na terapię dzienną. Więc myślę, że w takiej skali i na takim poziomie będzie to pierwszy taki ośrodek w Polsce. Czyli będzie oddział dzienny, taki oddział stacjonarny? Będzie oddział dzienny, tak, będzie oddział całodobowy i będzie specjalistyczna poradnia. W samym Centrum Zdrowia Dziecka mamy też opiekę środowiskową, więc jakby tu naprawdę będzie bardzo kompleksowo dziecko zaopiekowane. No przede wszystkim ten ośrodek naprawdę spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa i no, komfortu też dla pacjentów. Myślę, że takiego ośrodka w Polsce nie ma, znaczy na pewno nie ma. Właśnie. Może i w Europie nie ma. Możliwe, że tak będzie. Na tym nie skończymy, bo mamy takie plany jako fundacja, żeby ten ośrodek promieniował na cały kraj. To znaczy, żeby w mniejszych miejscowościach, gdzie tej opieki po prostu nie ma. To jest tak. To ja myślę, żeby tam budować, remontować właśnie takie poradnie psychologiczno-psychiatryczne. Które będą współpracować. Takie gabinety. Tak, takie gabinety, żeby współpracując z Centrum Zdrowia Dziecka będzie. Patrząc na te wizualizacje, no one są imponujące. To jest duma? To jest ogromna duma. Ja jestem zaangażowana w fundację no, od pewnego czasu, odkąd oczywiście pracuję z TVN-em, ale to jest, ja myślę, że też wielka duma dla wszystkich osób, które tą fundację zakładały, które pracują i od wielu, wielu lat, że ona, że tak dużo robi. Bo przecież na przestrzeni tych 20 lat to są olbrzymie, olbrzymie nakłady, wielkie pieniądze, bardzo wiele pacjentów, bardzo wiele dzieci, które zostało w jakiś sposób zaopiekowane, zostały pod skrzydłami tej fundacji. I ja myślę, że dla nas, jako dla Warner Bros. Discovery, to jest też wyjątkowa sytuacja w Polsce. My nie mamy takich fundacji, bardzo ją wspieramy, ja wspieram tak, osobiście. To potwierdzam. I bardzo jesteśmy z tego dumni. I bardzo dziękujemy za to nieustające wsparcie, bo by nam się pewnie nie udało tak prężnie i bezkonfliktowo działać. Także ja też się cieszę właśnie, że to jest temat zdrowia psychicznego, bo on czasami jest tak traktowany trochę jako drugoplanowy, prawda? No bo zawsze jest właśnie tutaj są specjalizacje zdrowie. A też jak patrzymy na statystyki, to Polska jest jednym z, w Europie z ostatnich krajów, na ostatnich miejscach, jeśli chodzi o dostęp przeciętnej osoby w ogóle do pomocy psychologicznej. Tak, i o dostęp niestety jesteśmy też w czołówce, jeśli chodzi o liczbę samobójstw, tak, wśród dzieci i młodzieży. To też jest bardzo przygnębiające, no ale myślę, że to też się wiąże z taką opieką, zarówno środowiskową, ale też potem możliwościami no, takiej specjalistycznej oddziałowej opieki. Ja tu jeszcze chcę pochwalić oczywiście ten szpital, bo to jest jeszcze, nie powiedzieliśmy o tym może tutaj, ale dodatkową taką wartością jest faktycznie to duże zaplecze Centrum Zdrowia Dziecka, że faktycznie ta diagnostyka będzie wreszcie pełna, bo często dzieci z zaburzeniami somatycznymi mają objawy takie psychiatryczne i w tym miejscu będzie można to połączyć, tak? A często też dzieci, zanim wystąpią u dzieci objawy psychiatryczne, występują objawy somatyczne, w związku z tym naprawdę ta diagnostyka somatyczna jest bardzo istotna i tutaj w Centrum Zdrowia Dziecka faktycznie to jest robione na wysokim poziomie. Albo nawet na oddział onkologiczny, który i tak, tak czy siak te dzieci mają w pewnym momencie problemy bardzo poważne, emocjonalne, to przecież to jest też opieka dla nich. My w tej chwili sobie radzimy w ten sposób, że po prostu konsultujemy dzieci na różnych oddziałach, no ale potem zostajemy bezsilni, bo dziecko, które wymaga jednocześnie intensywnej opieki somatycznej, to w zasadzie ciężko jest przesłać do szpitala, który takiej zaplecza nie ma. Ale Polacy są jednak niesamowici, co? Różnie o sobie mówimy, nie mamy czasami o sobie najlepszego zdania, tymczasem wtedy, kiedy państwo nie daje rady, my dajemy radę. Przecież to wszystko powstaje z państwa pieniędzy. Tutaj widzicie taki kod QR na ekranie, źle palcem pokazałem, tutaj on, nie, tu? O, jest tu, dobra. I teraz najeżdżacie na niego telefonem, włączacie aparat wcześniej i on od razu przenosi was do płatności. Każda, ale to dosłownie każda złotówka jest ważna po to, żeby to wielkie dzieło stało się rzeczywistością i żeby ci mali pacjenci rzeczywiście tam mogli wejść, żeby ratować ich zdrowie i bardzo często życie. I też my też chcemy zaapelować o to, że chociaż złotówka, jakby każdy Polak płacił złotówkę, to naprawdę możemy zbudować nie tylko jedno centrum, ale nawet dwa centra. Wszystko jest możliwe. Ja też doceniam dobro Polaków, w związku z tym dlatego ośmielam się apelować. A że dzisiaj jest, proszę państwa, Dzień Dziecka, to tak sobie myślę, żebyśmy wszyscy, tak jak teraz siedzimy, właśnie ile możemy, 2 złote, 5 złotych, przykładamy ten telefon do tego kodu QR i zróbmy
prezent na Dzień Dziecka wszystkim dzieciom, które po prostu potrzebują pomocy, a dzisiaj jej nie mają. A przecież dzieci to jest nasza nadzieja, to jest nasza przyszłość. Ale powiem wam tylko, kontynuacja, że dzieci też zbierają na Centrum Dzieci i Młodzieży. To jest niesamowita akcja. Pacjenci zbierają nawet. Pacjenci zbierają i dzieciaki zbierają, bo one najlepiej wiedzą, co się dzieje w środowisku. My wiemy, że na TikToku są akcje. I naprawdę to jest niesamowite, że właśnie tak dużo dzieciaków się w to włączyło. No właśnie, dzieciaki zbierają i zbierają w Gdańsku. Dzieci, nauczyciele, cała lokalna społeczność. Jest tam Marcin Sawicki, a one właśnie zbierają na Fundację TVN. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za spotkanie.